No siema, trochę mnie nie było, co? Czy to najkrótsza kariera youtubera w Polsce? Postaram się wam dzisiaj na to odpowiedzieć. Zazwyczaj jak youtuberzy się spowiadają ze swojej nieobecności, odwalonej akcji czy jeszcze innych rzeczy, to siadają na skraju łóżka, ustawiają na siebie kamerę i się tłumaczą. Ale przecież nie będziemy robić tego w Minecrafcie, dlatego zrobimy po prostu Q&A. Z miasta A i B w tym samym momencie wyjechały dwa pociągi. Basia ma urodziny w kwietniu, a Tomek zjadł 5 jajek. Ile wynosi masa słońca, wiedząc, że wzór na wiek Basi jest równy x dzielone przez x, wiedząc, że x równa się 0. Z prostego obliczenia badającego położenie różowej owcy dzielonej w nawiasie przez drawiusa do kwadratu i dodając ilość zjedzonych bananów przez gibona, mogę stwierdzić, że Basia nie istnieje, choć muszę przyznać, że niektórzy mieli też niezłe rozkminy. Na przykład, nie wiem, ale Tomek ma 12 lat, obliczyłem to drogą mnożenia przez przeciwności pierwiastków, jeden liczby trzycyfrowej podzielonej przez wiek Basi. Albo pozwoliło mi to ustalić, że pociągi się zderzyły i Tomek zadławił się jajkami. Widzę, że wszyscy mamy porówno nasrane w bani i nic przez tą moją nieobecność się nie zmieniło. Miło mi to widzieć. Oktawia pyta, czemu właśnie tak wygląda twój skin, a nie inaczej? Czemu glut? I kurde, wiecie, że nie wiem? Chciałem, żeby było to coś charakterystycznego. Coś, co każdy będzie w stanie łatwo zapamiętać. Slime wydał mi się ciekawym mobem, który z tym charakterystycznym okularem, myślę, że rzuca się każdemu w oczy. Kiedy twarz? Ale to ja nie mam twarzy? Ja wiem, że nie wyjściowo, ale żeby od razu sugerować mi poprawki? I ostatnie, jaki masz numer karty kredytowej? Także już podaję. 45... CD Jack pyta, jak długo już grasz w Minecraft? No gdzieś tak około tego by było, plus minus, długo, ale krótko, a tak serio to niedługo, może z 5-6 lat. I drugie pytanie, czy będziesz kiedyś robił Draw My Life, czy jakoś tak? Może kiedyś, ale na pewno nie w takiej formie rysunkowej jak większość youtuberów, bo totalnie nie potrafię rysować. Może w wersji minecraftowej, ale nie obiecuję, kiedy to się stanie. Prytka pyta, ile masz lat, Bragdan? Co się stało z odcinkami? No z tego co patrzę na mój kanał, no to dalej są. Czy wróci daily? Na ten moment raczej daily nie przewiduję, ale może kiedyś. Jakie masz oceny? 5 gwiazdek Michelin. Ile masz wzrostu? Mój wzrost to maksymalna długość ogona słonia indyjskiego plus 28 cm. Kto obliczy, może napisać w komentarzu. Rafał pyta, ile bombek wyciśniesz na minutę? Sprawdźmy to. I czy grałem kiedyś w farminga? Nie, grałem w wiejskie życie, jeżeli się liczy. Tosia pyta, jaka jest moja ulubiona piosenka i rodzaj muzyki. I u mnie to jest temat rzeka. Wszystko zależy od dnia. Raz lecą rapsy, później pop, muzyka elektroniczna. A jak mnie jakaś dzika faza złapie, to i szanty będę słuchał. Także u mnie nie ma zasady i w sumie nie ma ulubionych piosenek. Marchewka pyta, do jakiej szkoły chodzę? W sensie liceum, zawodówki czy co innego? Aktualnie chodzę do domowego przedszkola i nie mogę przejść coś tego levela, za trudne questy mi dają, nie wiem o co chodzi. Guns and Pity i Tosia pytają, jak poznałem się zresztą z chłopaków z N1 Team. Dobra widzowie, macie teraz 5 sekund na zrobienie herbatki, rozpalenie w kominku i zaczynamy historię. Już? Jeszcze nie? To ci co czekają, mogą tam łapę w górę dla zasięgu strzelić, żeby każdy widz miał szansę dotrzeć do tego materiału po takiej przerwie i zaczynamy. Ogólnie to wszystko zaczęło się od Sagiego. Człowiek, ale Pikachu, polski Dream, niezrozumiałe obliczenia, z pewnością go kojarzycie. Kiedyś złapaliśmy wspólny kontakt i coś tam sobie gadaliśmy. Pewnego dnia Sagi spytał, czy wyjaśnię coś jego ziomkowi. I się okazało, że ten ziomek jest małpą, a dokładnie gibonem. Pomimo różnicy rasowej, bo ja glut, slime, a on małpowaty, jakoś się dogadaliśmy, później jeszcze musiałem się nauczyć świńskiego, bo Drawius w innym języku nie potrafi gadać i tak oto zaczęliśmy się kumplować. Sagi, jako że jest Pokemonem i nie był w stanie nauczyć się świńskiego, odłączył się od dziwnego stada, no i wtedy powstał N1 Team. Kiedyś z tego bajkę nakręcimy jak nic. Roxinka pyta, czy uważam, że mam dziecięcą widownię, czy bardziej dojrzałą? No i tutaj
temat rzeka. Według analityki YouTube'a ponad 42% osób to widzowie w wieku 18-24, a tylko 4% to osoby między 13 a 18 rokiem życia, ale wszyscy wiemy, że to nieprawda. Sam jak byłem młodszy, to korzystałem z kont starszych ode mnie kolegów i w większości przypadków statystyka ta jest przekłamana. Ale z jakieś 8 miesięcy temu zrobiłem ankietę na karcie społeczności, co uważam za bardziej wiarygodne niż statystyki na YouTubie. I tam 71% z was zaznaczyło, że jest w wieku 11-15. Więc w końcu odpowiadając na pytanie, uważam, że mam bardziej młodą widownię niż starszą. Sierżant Burger pyta, czy masło jest zrobione z kwasu siarkowego 5 o wysokim stężeniu wodoru w pierwiastku dziesiętnym. Nie. Venom pyta, czy wolę single czy multiplayer. Zdecydowanie multiplayer. Granie z ekipą to jednak granie z ekipą. Szczerze, to oprócz Wiedźmina i Need for Speedów nie przeszedłem chyba żadnej innej gry single player i to tak poważka totalna. Po prostu uwielbiam grać online. Kilka osób pytało też, czy zrobię zwykłą serię Survival z Nice One Teamem. No i pytanie, czy chcecie? Gibbon już takową serię posiada i naprawdę przyjemnie się ją ogląda. No oczywiście zachęcam do sprawdzenia, co tam działa mój ziomeczek, a jak dobrze polajkujecie ten film i zachęcicie mnie w komentarzach, to czemu nie? Muszę mieć motywację. Mam nadzieję, że rozumiecie. Michał pyta, kiedy odcinek o Deep Dark City i o Wardenie? Ja takowego odcinka nie zrobię, bo zrobił takowy odcinek Drawius, więc po prostu nie ma sensu, a on tam pięknie wszystko wam opisał. Szybkie strzały od Nika, biom lodowy, wioska śnieżna, mob slime, item slime ball, czemu slime? Bo glut. I znowu Gun and Pity pyta, identyfikujesz się jako helikopter, chłopak czy dziewczyna? Zdecydowanie jestem galaretą w dość gęstym stanie skupiania, przez to często jestem mylony z człowiekiem. Koksik pyta, co z Blankim, czy Drawius ma traumę po odcinku survivalu u Gibbona i co najważniejsze, co tam u reszty Jakubów. Blanki, z tego co mi wiadomo, ma się całkiem dobrze, bardzo często rozmawiamy ostatnio. Drawius przeżywa ciężką traumę przy każdej zjedzonej śwince. Jakbym miał to do czegoś porównać, to z Drawiusem jest tak jak z laleczką Woodu. Odczuwa ból każdej zjedzonej świnki, jaka w ogóle istnieje w Minecrafcie. Dlatego ze smakiem opierdzielimy teraz bekonik, a co u reszty Jakubów musiałbym spytać. Cześć Jakub, co tam u ciebie? Jakub? Szukanie Jakubów jest cholernie ciężkie, widzowie. O, Jakub, co ta... Ty no znik pierdzielony. Chyba się dzisiaj niczego nie dowiemy, widzowie. Jak widzicie, mają chyba na mnie focha, bo długo mnie nie było, ale mam nadzieję, że wy nie będziecie na mnie źli. Bo teraz odpowiemy sobie na pytanie, czy była to najkrótsza kariera youtubera w Polsce i oznacza to koniec tego kanału. Uspokoję was, nic się nie kończy. Potrzebowałem miesięcznej przerwy na poukładanie kilku spraw, dodatkowo byłem przez dłuższy czas sponiewierany przez chorobę, ale wspólnie możemy przyjąć wersję, że przez miesiąc po prostu się opierdzielałem. Dlatego wraz z tym filmem wracamy do żywych na kanale, widzowie. Jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapę w górę. Będzie to dla mnie znak, żeby częściej robić dla was Q&A, a wiadomo jak algorytmy działają. Im więcej łapek, tym do większej ilości widzów ten film trafi. Jeśli macie dla mnie pomysły na serię, to śmiało podawajcie w komentarzach. Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki za słuchanie i oglądanie. Na razie. Cześć.